Donald Trump chciał kupić teraz od duńczyków i Grenlandię, nie? nie wiadomo po co, w całości. Tak? No. A tam jest legenda, że tam oni wychodzili, czarnogłowi stamtąd, z tych dziury, z tego wejścia, nie? Eskimosi poszli tam, Indiańcy poszli na Amerykę Północną, Południową, zmieszali się z ludem, który tam był, dlatego ja ten artykuł, który pisałem o Indianie, nasi bracia, to naukowcy potwierdzili, że Indianie, Ameryki Północnej głównie, mają jakiś geny ludu, który pochodzi z Europy, że ma wspólne cechy, na przykład, nie? Czyli ewidentnie był tam wcześniej, czarnogłowi wyszli i zmieszali się z, z tym ludem i to tak dzisiaj mają te krótsze czarne włosy, ale jak kiedyś, pamiętasz, jak kręcili westerny w latach 60 czy 50 to bardzo łatwo z białego człowieka zrobili kobietę indiańską czy tam indianina, długie włosy, nie? Takie mu tam zrobili. No, i właśnie na Grenlandii gdzieś miało być to wejście, i, i, i że oni stamtąd wychodzili. I teraz z drugą stronę, oni chcą wiedzieć, jak tam wejść z powrotem. Nie? Chcą kupić całą Grenlandię. I Dończycy wyśmiali Amerykanów, jak to, że nagle im się widziała. Słowo Greenland, zielony ląd, też z czegoś się bierze. Dzisiaj jest tam pod śniegiem to wszystko, ale sam widzisz, jak to się wszystko klimat zmienia. Teraz ja na przykład w Rubli, ludzie tak nie zwracają uwagi, ale ja w Rubli już nie widziałem. Dwa lata. Tak? Koło domu tutaj nie, nie widzę w Lubli w ogóle. A u mnie od dwóch lat znowu jest taki, takie oblężenie ptaków, że aż dla mnie to jest zastanawiające, co się dzieje. Na przykład przodkowie poznawali po przyrodzie, co się dzieje, prawda? Wiedzieli, że coś nadchodzi, że coś po zmianach klimatycznych, pszczoły odchodzą. Czyli już coś ma jakiś wpływ na albo promieniowanie, albo magnetyzm, że co z promieniowaniem pszczoń? jest ciekawego, bo powiem ci, że. W tym roku zauważyłem, że w okresie lipca, mimo że nie było aż tak sucho, to u mnie na podwórku była bardzo wyschnięta trawa. Ale to bardzo. Bardzo, bardzo. Ja zresztą w czerwcu jechałem. A wczoraj zwróciłem uwagę, że ta trawa z powrotem jest zielona. Całe podwórko jest z powrotem zielone. I nie ma jakichś takich wielkich zmian, jeżeli chodzi o opady, nie? Tak. tak w miarę równo padało. Ja jechałem w czerwcu, pod koniec czerwca na Harmonię Kosmosu, tam w stronę Wrocławia i patrzę i te wszystkie zboża już są jak z sierpnia, żółte, prawie jakby już żniwa miały być, a to był czerwiec. Tak. To takie kolory to ja zawsze kojarzyłem z sierpniem, zawsze. To jest właśnie ten okres lwa, kolor taki złoto-żółty. No dobrze, ale czy to nie jest, czy te zmiany klimatyczne to też nie jest efekt, element cyklu? Tak, tak, tak. Myślę, że bardziej tak. Tym bardziej, że Chcą nam mówić, że tam dwutlenek węgla się zwiększa, to źle, bo to dwutlenek węgla nie gra roli żadnej tutaj, to nawet lepiej dla roślin. Ale palą się drzewa w Amazonii, palą się na Syberii. No to jest ludzka głupota, na no to co? Ale coś się zaczyna dziać, topią się lodowce, inne lądy się będą... Na pewno się zmieni też oczywiście poziom wód różnych. No właśnie, bo do tej pory jakoś nie widać, żeby się zmieniał. A no ale to widzisz, z tego lodu się już trochę stopiło. No już się trochę stopiło, ale to przyspiesza. Coraz bardziej się te anomalia, te temperatury, które w tego roku były ponad 45 stopni czy 42 stopnie, to niektórzy naukowcy przewidują w przyszłym roku około 50. No to to już jest trochę dużo. Jest, 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 już, no już no jak na miesiąc. naszą strefę klimatyczną, to tak. będzie ciekawie. Nie? Prezydent Duda ogłosił jakiś specjalny zespół. To w ogóle nigdy w historii Polski tego nie było, że Polska ma problem z wodą. Nie, nie wiem, czy słyszałeś to. Nie. jakiś. Jak masz tych wszystkich naukowców alternatywnych, zwykłych, akademickich, apel taki wygłosił, że potrzebuje stworzyć grupę, czy tworzy grupę, która ma wypracować, wymyślić coś, żeby Polska miała wodę do picia, bo, ma, bo na razie jest najniższy wskaźnik, najgorzej jest w Europie, tutaj jeśli chodzi o Polskę. Czy znaczy ja z, mogę powiedzieć ze swojego podwórka, ponieważ mam kolegę, który trudni się wierceniem studni, i tych studni już wywiercił około tysiąca. Mhm. I on faktycznie to potwierdza, że te studnie, które wiercił powiedzmy na tam 30-40 metrach 20 lat temu, to już są suche no. i trzeba je pogłębiać do przynajmniej 60 metrów. I to kronikarze mówią to samo, że 700 lat tam 676 dokładnie ale. Jak przychodzi koniec cyklu, wody gruntowe znikają. Opadają i gdzieś znikają. Nie wiadomo, co się z nimi dzieje. No i to jest problem, bo to nie chodzi o opady, bo widzisz, że my możemy mieć te opady, nie? ale jeśli nie będzie tych wód gruntowych, to, to ta woda będzie znikać. Ona wchłonie w ziemię i nawet jak będą kopać studnie 500 metrów, a tam tej wody nie będzie, no to skąd wodę wziąć, prawda? A woda jest jakby niezbędnym elementem życia. No, powiem Ci, że y, miałem, brałem udział w takim projekcie z takim Antonem, znajomym ze Stanów Zjednoczonych, z Santa Monika, który był, no, wynalazcą, byłem tam, byłem tam u niego i on od wielu, wielu lat pracował nad urządzeniem do produkcji wody z powietrza. Są takie urządzenia. Oczywiście, no dzisiaj to już jest norma, tak. ale mnie to bardzo zainteresowało, to po 15 lat temu, czy 20 lat temu i ja pojechałem do Teksasu na takie innowacyjna firma tam chciała sprzedawać w Europie takie innowacyjne oleje, które obniżają temperaturę silnika. No i on mnie tam zaprosił do siebie, do tej Kalifornii, ale dzisiaj już sprzedał całą firmę dla armii amerykańskiej, wykupiła to hmm. od niego i te wielkie urządzenia w swojej armii gdzieś tam podbijają znowu jakieś tam, jadą na jakieś wojny i 5000 tysięcy litrów dziennie sobie robią z, tej, z tego powietrza. Tak. Woda jest jałowa, tak trochę jak dystylowana, także mają tam jakieś, jakąś florę, uzdatnianie tego, żeby to nadawało się do picia, ale też mają mniejsze urządzenia i takie kierowcy tirami jeżdżą gdzieś tam przez jakieś pustynie, jakieś w Australii czy gdzieś w Ameryce Północnej, to jedno z takich mniejszych urządzeń z tyłu, no tym mu tam 8 litrów dziennie do mycia, do, do picia. No to my, ja to badałem to pod ziemią, co tu jest. To jest mega ogromny zbiornik bardzo czystej wody. To źródło w Czernej, co tu ludzie przyjeżdżają nie tylko z Polski, ale też z zagranicy tu do Czernej, bo kiedyś z tym markiem podleckim dużo żeśmy kręcili o tym źródełku. No i tak się ludzie zainteresowali i ściągają. To, bo to jest dawne słowiańskie źródło bogini wody, dany, dany. Nie? Oj, dana, dana, tam śpiewają to. to. To było sześć źródeł, to Kościół pozamykał. Pięć zostały tylko jedno. Kurki wprowadził, wiesz, tam no, woda nie leci, tylko w sobotę, w niedzielę, ale jedno w lesie, w kształcie, to, to jest to, gdzie chciałem się dzisiaj wziąć, w kształcie serca, jest świetna woda i, i firma z Izraela w latach 90, początek lat 90. oni jakoś dziwnym trafem wiedzieli, że to ten zbiorniki, że mają taką wodę, i zrobili firmę Eden. Nie? Firma Eden. No i do dzisiejszego dnia na tym łapę trzymają. Oni wiedzą, co robią. Oni mają skurczy albo Nie takie wiedzą. badania mają albo mają taką informację gdzieś tam skąd. Mają, to, to jest właśnie, to są te, to jest właśnie ta przewaga. Po resecie, nie masz dostępu, nikt ci żaden przodek nie przekaże, jak to robić, jak tam wykonać coś. A oni zrzeszają się i przekazują swoim dzieciom, jak ma 21 lat. Ojciec wzywa syna, to tak, jest w iluminatach, i przekazuje mu kim jest, skąd pochodzi, że musi kontynuować przekazanie tej wiedzy, ale dla gojów nie może tego przekazywać. Dlatego Hitler, jak tutaj przybył i zaczął kopać kamieniołom, nasz kamieną już tu był, to on wiedział, gdzie przyjeżdża i, i wyobraź sobie, że wojna trwała 5 lat, a tu przyjechał Hitler i uran wykopywał z tego. A tu 50, 70 lat po wojnie i stoi pusty i nikt nie wie, co z tym robić, nie? Co, czy jeszcze to można coś tam wydobywać? A on wiedział. Wiedział, że do Tybetu trzeba jechać po technologię, na elefantynę, że, że to co miejsca ze starożytną yy, Technologią właśnie, no i ten jakwyt, on tą broń używał. I tutaj mamy też przykład yy, nazw, o których mówiliśmy wcześniej: że, że dużo jest personifikacji, że to nie były istoty yy, fizyczne, tylko było określenie yy, urządzenia albo statku, prawda? Sa Salomon to masz słowo sol, słońce, mon, księżyc, świątynia Salomona, że to masz świątynia słońca i księżyca. Jest to, jest to kult, jest to odniesienie do astrologii i astronomii do tych cyklów, a nie do jakiejś fizycznej osoby, prawda? Tak samo jest. masz to po prostu słowie masz nawet, nie, Solimon. No właśnie, Grzesie. Wracajmy do astrologii. Powiedz mi, czy astrologia nam powie o, o, o zmianach? Powie nam wcześniej, zanim się coś zmieni? Ja bardziej się skupiłem na tych życiowych, yy, prywatnych takich. Każdy miał jakiś tam problem. I mniej na takich globalnych, że okay. badałem, co, jaki jest wpływ. Yy, chociaż. Te, te... To w pry, czy w prywatnych yy, horoskopach widzisz w najbliższym czasie jakieś takie specjalne zmiany u ludzi? No to wy, trochę osób mnie pytało o, o to, ale nie ma. Wiesz co, to... Nie ma schematu. Nie, nie, to, to jest coś takiego, że u każdego człowieka. Chodzi o Mahadasze, czyli Mahadasza to jest ten wpływ planet w, w życiu człowieka. I one nie mogą się równo urodzić. Nie może być Saturn u każdego w 2024, prawda? Mhm. Dlatego to jest niemożliwe. Także wedyjska astrologia dla wszystkich ludzi nie może ci pokazać, że ten będzie mieć lepiej, a ten będzie mieć gorzej, dlatego że jak ty się rodzisz, to Mahadasza zaczyna się jakby od planety, która rządzi Twoją konstelacją księżycową. Mówi się, że Saturn jest od umierania, że od starości, od, od spowolnienia wszystkiego, no ale ktoś będzie mieć okres Słońca w 2024, a ktoś będzie mieć okres Saturna. No i tego się nie da tak wspólnych cech. Da się zrobić, ale to bym musiał przysiąść na tym, żeby to żeby to jakby zobaczyć z wyższej perspektywy tych wszystkich układów. Co ci ludzie chcą od Ciebie wiedzieć, powiedz mi? Co ludzie chcą od wiedzieć nie, od astrologa do... wedyjskiego? No, ja nie jestem astrologiem. <śmiech> <śmiech> nie chcę być... E... No bo to już je zobowiązuje do czegoś, prawda? Nie, mm -hmm. ja to Mnie to tak fascynuje od, od wielu, wielu lat i oni chcą, niektórzy chcą wiedzieć, nawet jak już osoba ma 60, 70 lat, ona chce tylko wiedzieć, czy to było dobre, czy nie. Czy popełnia ona, że to jest jej wina, czy jakiś błąd popełnia, a na przykład mówię, to nie jest pani wina, prawda? To, że mężczyźni odchodzili, czy umierali, miała pani ketu w siódmym domu mężów, czyli pani dusza to zna, przerobiła, a pani wytwarzała Rezonans taki, że oni wyczują, że pani ma to przerobione. Oni nie chcą ingerować w pani drogę życiową, pani duszy i na przykład odchodzą z jej życia. I to trzeba Ja to tłumaczyłem, to nie jest pani wina, prawda? Tylko pani jego chce jedno, a pani dusza jest skierowana do domu przeciwległego. Te, te przeciwległe domy są kluczem do zrozumienia, że jeśli masz dom żony. Ketu, to zawsze rachu jest w pierwszym domu, prawda? I tu jest nauka z swojego ego, z samego siebie, bo to nie idzie w parze, prawda? Jak masz dzieci i żonę, to jak siebie ktoś może poznać? No nie poznasz siebie, swoich emocji. Nie możesz podróżować na bungee, skoczyć, nie możesz. Dlatego te dwa domy często nie idą w parze. Ale co innego jest, kiedy kobieta to wie i mówi tak, ok, mam, mam to Ketu, czy mam jakieś yy, doświadczenie i yy, jej zrozumienie... Spowoduje całkowicie inną sytuację w życiu, bo świat zewnętrzny też rozpozna, że ona już jakby jest na etapie zrozumienia, i on, ten świat zewnętrzny nie musi ją doświadczać. Nie? A dusza potrzebuje tych doświadczeń, dlatego tam, gdzie rachu, tam się dzieje i bankructwa, jeśli chodzi o pieniądze, czy te rozwody, na przykład, to jak jest w domu w siódmym rachu, no to kobieta, mężczyzna z zagranicy najlepiej, bo wtedy jest większe pole do doświadczeń, jest poziom trudności też inny. Ale jak ktoś ma ketu, tak, teraz ta sytuacja z, z Agnieszką y, Szulim, której mąż utonął na Mazurach, no to, no to jest właśnie taki brak y, zrozumienia, że, tych, że to jest zasób z jednej strony tych mężów, będzie dostawać bogatych, bo on miał tam 6 miliardów złotych na koncie, czy miliard, bo to jest powiązane z jakąś rodziną bogatą Polfarmy. I, I ona... Y, i to jest jej, to jej. Jej rachu jest pierwszym domu czyli być na świeczniku, porobić sobie jakieś operacje plastyczne, pozmieniać się, bo to jest jednak dom Twojego ego i, i ciała fizycznego, prawda? Czyli rachu znowu szaleje, jest obsesyjny. Ale Ketu pokaże ci, że to nie jest Twoja droga, prawda? I ona tak jedno dziecko broniła, bo jak jest Ketu w siódmym domu, to i domu dzieci aspektuje. Miała już innych mężów, miała rozwody, teraz ma miała tego, co dziwnym trafem zginął w dziwnych, i znowu w dziwnych okolicznościach. Tak robi Ketu. Tak, mhm. tak robi Ketu, bo Anna Dymna też miała Ketu w siódmym i też jej mąż zginął, pierwszy mąż, miała trzy rozwody, ale zginął w dziwnych okolicznościach, że do dzisiaj nie wiadomo, co się tak naprawdę tam stało, ale takich przypadków osób, które z Ketu w siódmym domu miało bardzo dużo, że tam jest, kiedyś mówiłem o takiej pani, że z Holandii, że ślub miała 18, ja, a o 6 rano może już nie nieżywy w łóżku leżał. Nie? Czyli świat zewnętrzny odbiera to, nie jest to Twoje pole do doświadczenia. I cały czas Cię przekierowuje, prawda? Czyli co? Astrologia to jest taki yy, wgląd w scenariusz naszej duszy, a dusza, czyli ta droga, to, 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 to życie duchowe, ta, ta, ta ży to życie duszy, korzysta po prostu z narzędzi ludzkich, z narzędzi cielesnych. Tak? Czyli dusza sobie robi to, co ma do zrobienia, ma scenariusz jakiś tam do zrobienia, i... ale za pomocą oczywiście ciała ludzkiego i człowieka, tak? No i też trzeba, ja jestem już przekonany, że świat zewnętrzny, bo zauważ, że my jesteśmy w ciągłym ruchu i dlatego ja w tych swoich jakby analizach niektórzy ludzie się na przykład tam denerwują, że nie piszę, że tam pan wygra w Totka wtedy i wtedy... Że pan będzie mieć rozwód wtedy, wtedy, bo to przecież nie ode mnie zależy, tylko od pana, nie? od pana wiedzy. To nie ode mnie zależy. Ja nie mogę napisać, że bo jak ja bym, to bym skłamał, bo to znaczy bym zakładał, że nie ma wolnej woli w ogóle i że wszystko jest tak mocno zdeterminowane. To są tendencje i każda z tych tendencji nie widzi się z inną tendencją. Czyli jeśli jest ten rachów w jakimś domu, czy, czy ketu, to przecież to są dwa różne światy, bo ketu daje ci dużo więcej w tym życiu, najlepszego. Kiedy to zrozumiesz, prawda? Czyli Megan, ta amerykanka, która wyszła za księcia Harego z tej rodziny królewskiej, ja ma ketu w siódmym. Czyli wiesz, dostajesz księcia z bajki? Jest książę jest. <grym Dosłownie. <grym Dosłownie, tak. Dlatego, że jej dusza. Żeby coś jeszcze się nauczyć dodatkowego, to już coś naprawdę musi być już coś konkretnego już. Nie? Jak ma być może, to już taki albo z zagranicy. No jest z zagranicy, bo on jest Anglikiem, ona jest Amerykanką. Ona też miała rozwody wcześniej. Więc cały czas ten ketup pokazuje. A co innego jest, kiedy masz te 18 lat, bo tacy widzowie też są i też piszą do mnie też. To, to oni będą mieć największą przewagę, prawda? Kiedy oni zrozumieją na tym etapie młodego wieku, jak mogą kontrolować, znaczy kontroluje poprzez swoje zrozumienie. Im wiesz więcej o tych swoich tendencjach, świat zewnętrzny też będzie wiedział, że ty wiesz. I i dlatego to nie jesteś mechanizmem, że ty masz wpływ. Tylko ty masz wpływ, oczywiście, ale poprzez to, że świat zewnętrzny rozpozna, czy ty idziesz, czy ty już to rozumiesz, czy dalej nie rozumiesz, no to ci będzie podkładał nogi, po, dlatego, żebyś Twoja dusza się cieszyła z tego. No twojego się nie będzie cieszyć, bo będziesz narzekał, że płakał czy coś, ale Twoja dusza mówi: O, znowu jakieś doświadczenie będę mogła iść w górę, a dla niej to jest psioradzno, czy to będzie takie ciało, czy takie. Dla to jest, dziś masz takie ciało, to zagubranie dla duszy. Nie, nie przywiązuje w ogóle do tego wagi. Czyli co? Najlepiej być osiemnastolatkiem, który się nagle zorientuje, że ok, droga, droga 66 jest tą drogą, którą ja idę, tak? Ale no wiadomo, jak każda droga, czyli są okresy, kiedy idę pod górkę, a są okresy, kiedy idę z górki, tak? I jest wolna wola, czyli jest gro ludzi, którzy idzie drogą ketu. I oni naprawdę mają kariery takie, jakbyś zobaczył, że ktoś innym może im pozazdrościć, ale oni są nieszczęśliwi. No tak, bo nie, nie ma postępu. rozwoju. Nie ma, nie rozwoju. ma rozwoju. Dostają to za darmo, bo oczywiście inni ludzie też rozpoznają, że o ten ma ketu bycie dyrektorem banku, bo ma dom byka przerobiony i dostaje to faktycznie jest dyrektorem banku. A tu tak, no ma te pieniądze, bo to jest ketu w drugim domu pieniędzy, prawda? Czyli tak, kulczyk ma też ketu w drugim. I. I my nie wiemy, co w jego głowie jest, czy on jest szczęśliwy, czy nie szczęśliwy. bo to wiesz, jak ktoś już ma doświadczenie tego sektora, to dla ciebie w no, no, nie egzaltuje się tym mocno. No wszyscy i ona... ludzie mają problemy w życiu, wszyscy, bez względu na, 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 na bogactwo, tak? Każdy ma po prostu na swoim poziomie i, i w innych wymiarach, tak? Tak. Ale ma jakieś tam blokady, które, czy, może nie blokady, ale ma jakieś takie przestrzenie, które musi po prostu sam zrozumieć i sam przejść i tyle. My nie możemy myśleć, że wszystko jest materią i wszystko jest logiczne, takie, że dotkniesz to jest, jak nie, do, nie poczujesz to nie ma, to, to tak nie jest. Dlatego ty poprzez swoją świadomość, te pieprzyki, które wyskakują ci w jakiś czasie tu raz, tu raz tu, są objawem zmian genetycznych, a zmiany genetyczne korelują znowu swoją świadomością i pod świadomością na świadomością, czyli im więcej wiedzy zdobywasz, to też będzie się objawiać na ciele. Dlatego ta cała chiromancja, sprawdzanie linii papilarnych, to czyganie się też tym specjalizowali. Jeżeli linie papilarne się zmieniają? No, oczywiście. No to, no ja to wiedziałem już dawno. Ja sobie obserwowałem te. Mówię, ja uwielbiłem podróżować. <laughs> na tutaj palcu takie krzyżyki. O, podróże się zbliżają. Mówię, gdzieś znowu pojada. To bo no tak, zwracam na to uwagę. No i tak widzimy, że jedna ręka ma inne linie. Inaczej wyglądają niż prawa. prawda? Jedna prawa jest do jednej półkuli, druga do drugiej półkuli mózgowej, do podświadomości do świadomości I ma to ogromne znaczenie bo informacja inna jest na jednej ręce a druga, na drugiej są znowu in, inne informacje i to nie jest jakaś tam <laughs> już jakiś szaman zwykły, to, to są powiązania <laughs> wiedzy yy, yy, z materii z, z duchem, czyli jak masz w, w astrologii dom ósmy energii świata niewidzialnego ezoteryki, tam, mistyki tylko czego nie widać, no to jest, Korulu jest domem materii, duch, materia, duch, materia. I one są na jednej linii. Także tutaj jeden może iść drugą, jak ma ketu w tym domu ósmym, to oczywiście, że ma zasób i ich ciągnie do tego. Ale większość osób, powiem Ci szczerze, pisze analizy dlatego, że mają ketu w ósmym, czyli dalej ich to wciąga. Bo to rezonuje, ich dusza to zna. Wciąga ich to, ale odżegnują się od tej materii. Nie chcą pracować, korporacje nie dla mnie, ale to nie... W astrologii dom materii, drugi dom byka i szósty domy panny, na przykład to i koziorzcza, to nie jest dom, żeby nie kojarzyć tylko z finansami, prawda, bo materia to jest praca, charówka w polu, rolnik wpisuje się w to, prawda, dotyka tej ziemi, pracuje mocno w pocie czoła, żeby zarobić na, 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 na całą tą rodzinę, to jest ten dom materii. To niekoniecznie ktoś fura-komura i zarabia tam jako makler, chociaż też się wpisuje w ten sam w ten samy sektor. Nie, nie wolno się odżegnywać, bo, no bo jak nie będziesz pracować, to ani sobie nie pomożesz, ani, ani swojej rodzinie, prawda, też. No i jakoś na, na tej ziemi pewne pewne warunki, tak, i ciało musi się do tych warunków przystosować, tak, musi zarówno tych fizycznych, jak i tych właśnie materialnych, tak, czyli trzeba stawić czoła temu, co, co żeśmy zastali. Tak, no i to też ma też wpływ na zdrowie, no, na psychikę ludzką. My, my myślimy, że to minerały tylko są wypłukiwane i to to jest bardzo, to jest twoja świadomość napięcia w głowie, prawda? Te wszystkie przepięcie, napięcia, bezpieczniki. Zęby są tym naszym takim bezpiecznikiem, co to na, napięcia z głowy jakby mm, Wyrównują, żeby tam gdzie nie przepalić jakichś przewodów w organizmie, to, to też trzeba wiedzieć, że to ma ogromny wpływ. Załamywanie się, czyli przyciąganie myśli negatywnych, no spowoduje pewien negatywny aspekt na zdrowiu, dlatego wtedy od razu organizm od razu reaguje i to wychodzi i w moczu, i, i w trawieniu, i na skórze, prawda? Czyli to wszystko to jest jakby efekt tego, czy ty żyjesz zgodnie z samym sobą, tak naprawdę, bo. Dlatego trzeba o tym wiedzieć. No, są osoby podejrzliwe, na przykład, które jakoś nie mogą się uwolnić tego wpływu księżyca i, i non stop podejrzewają wszystko dookoła, nie wszystkich, żony, tam pracy wspólnika i tak mocno, i tak, tak już się mocno zakopały w tym podejrzeniu, że już sami nie wiedzą, czy to jest świat podejrzeń, czy to jest prawdziwy świat, że, że ten i to wpływa na ich zdrowie. No, siwieją szybko, starzeją się, tu boli, tu. A co innego jest, jak jesteś świadom, co... że to nie jest taka do końca ich wybór, ta podejrzliwość, tylko że jest planeta, która, ten na przykład Księżyc, który wpływa na ich umysł, i to jest my Control, taki naturalny my Control, który wodę z mózgu robi, no bo Księżyc, jak tylko spotka wodę, od razu na nią reaguje, od razu, bo on rządzi wodą, prawda? Księżyc i woda to może powiedzieć jedno, on rządzi znakiem raka. No właśnie, dlaczego? Pytanie dlaczego? Bo akurat tutaj widać wpływ. Wpływy księżyca na wodę na naszej Ziemi bardzo dobrze, tak? Tak. Dlaczego tak jest? Na zmianę kryształków wody, na zmianę struktury wody. Tak. Na, na, dlatego jest to mniej więcej ta sama częstotliwość: jak księżyc wpływa na umysł człowieka, to twój umysł też wpływa na wodę. Czyli jak ty yy, pomyślisz pozytywnie o wodzie, no to MOTO to badał i w tych kryształkach faktycznie. Ja też się to badam to, i powiem Ty, ty ci... też prawa jest moim zdaniem stuprocentowa. Do końca nie wiem dlaczego się łączy. Znaczy wiem, no mózg składa się w 99% z wody. Tak, ogórek, prawda? Mózg człowieka. No to musi księżyc na niego działać. A jak on będzie działał. Ale co to jest za mechanizm? Wiesz? Mechanizm? Tak. Jak, jak, Jaki mechanizm stosuje księżyc, żeby oddziaływać na wodę? To jest, to jest jakaś forma pola. Które, które wpływa na to, a jakaś częstotliwość, bo są różne te częstotliwości, prawda? I każda jest inna. To tak byś miał, nie wiem, inną istotę całkowicie, inny charakter. Dlatego te planety też były utożsamiane z bogami. Wenus, Mars, Merkury. I te cechy mieli podobne właśnie jak te okresy, które, które są jakby przypisane do tych, do tych, do tych bogów czy do tych, e, tych ciał niebieskich. Dlatego Księżyc z jednej strony Każda, każda z planet ma pozytywne i negatywne też aspekty i ludzie mówią, boją mi się Saturna no widzisz, to, to że mówią, że się boją Saturna to wynika z niewiedzy yy, może nie tylko jak z niewiedzy, jak z tego, że Saturn jest zimny nie jest empatyczny, nie jest jego to nie obchodzi, czy ty będziesz płakał czy będziesz się zamartwiał on, kontrakt podpisujesz jest z szatanem zawsze wiązany z Także on, on, jak przychodzi okres Saturna, to on jest bezwzględny. On nie pozwala komuś nie pracować. Nie? Na przykład, jak jest w okres Saturna, on mówi, że tam będzie grał w totka sobie i, i, i że, jak wygra, to spłaci coś tam. To Saturn od razu mu przykręci śrubę, od razu, bo on takich rzeczy nie toleruje. To jest misz dyscypliny. Jak masz dyscyplinę, masz plan i nie patrzysz, nie zważasz na to, co ci świat zewnętrzny mówi, tylko konsekwentnie dążysz do celu, Saturn wypłaci więcej. Jak w okresie słońca. Zatur jest, jeśli chodzi o to, to on potrafi naprawdę yy, dużo więcej dać. Zamknie się z mamusią, mieszka w domu, yy, bierze zasiłek, nie chodzi do pracy mamusia, znowu ma w domu, dzieci to wszystko, obiad po stu, lepiej żona to wróśnie, przyszła dziewczyna I, I on nie widzi, że jest słońce. On ma co dzień to samo, nie? Także tutaj nie ma żadnych zmian. Przecież tacy ludzie też są. No Ale to nie oznacza, że nie ma słońca. To znaczy, on no nic nie robi takiego, bo nie ma tego schematu, że żona, dzieci i praca, że tak inni, to wtedy będą to widzieć, nie? Kiedy... To jak to właśnie jest z tym wchodzeniem w nowości, a z, ze strachem, a z tą wygodą, którą, którą znamy? Bo to też się a... wydaje pewnym programem, tak? I ona nie tylko występuje w astrologii. Ja sam bym poddawany temu i też tego nie rozumiałem. Też faktycznie tego stresowałem. Ja mam tą komunikacji, naukę komunikacji. Czyli moja dusza. Nie umiała się komunikować i faktycznie kiedyś tak było, że już wielokrotnie opowiadałem, że. No to witaj w klubie. No, no to ty też masz rachu trzecim, no. tylko zawodowy, a ja mam osobisty, ale to mówię, nie ma dużej różnicy. To jest mój tata też ma w trzecim, zawodowy, a zaczynał jako komentator sportowy pił meczów piłki i piłki ręcznej, czyli widać tutaj, że sobie sam jakby zmienił, i, i dzisiaj wykorzystuje rachu osobisty w pracy, a nie zawodowy. Dlatego to. To jest takie przemienne, wiesz. I dusza się chce, no, uczy się komunikować, czyli nie zna tego sektora, bo to wynika z twojego poprzedniego życia. Robiłeś, nie miałeś żony dzieci, lub nie miałeś, lub byłeś gdzieś w izolacji jakiejś. To jest taki jeden z wariantów, gdzie coś za coś, czyli miałeś dostęp do różnych wiedzy, yy, przyrody, czyli kontaktu ale no tak troszeczkę jak właśnie ten film Castaway z Hęksem, że to miałeś to wszystko, ci było dane, ale zawsze ci czegoś będzie brakować. To zawsze tak jest w życiu, że czegoś, jakiegoś elementu brakuje. I dusza mówi, dobra, ja to znam, to w tym życiu będę musieć się wpisać w ten sektor komunikacji, a żeby się wpisać w sektor komunikacji, muszę mieć kamerę, muszę mieć coś do nagrywania dźwięku i, i widzisz, to nie jest przypadek, że to robisz po prostu. Dlatego... Że przez to, że coś. Nieważne, co ty tam kręcisz, czy przecież mówił, wytwarzasz pole, rezonans i ludzie będą do ciebie dzwonić, będą do ciebie pisać i ty, jak ty im odpisujesz na e-mail, odpowiadasz, rozmawiasz z nimi, to jest nauka komunikacji. Dusza się cieszy, doświadcza tego wszystkiego. Nie? No dobrze, ale mówię: jest taka ogólnie tendencja w, w świecie, w życiu, że to, co ludzie już poznali, to jest dla nich bezpieczne i się w tym bezpiecznie czują i w tym dołku chcą sobie no, duży... pozostać, tak? No, ale... Nie ale daj Boże, wyjść. No, ale już... oni potem dzwonią, że, że coś brakuje w życiu, prawda? Wiesz, co, takim, takim sposobem idealnym to są urzędnicy, co nie? Że oni, kurde, by chcieli pracować całe życie na tym, na tym urzędzie, tak? Bo już poznali tą pracę przez pierwsze dwa lata i daj Boże, żeby do emerytury dotrzymać, bo później już już nic nie mogę nie robić, tak? No tak, to jak się... bo to jest też, też ten system, który to mówi. Wszystkie, wszyscy rodziny, całe te rodziny, które w, urz w urzędach pracują, to jest ten łańcuch załatwiania pracy poprzez rodziny, prawda? Czy poprzez tam znajomego, to całe rodziny pracują. Zresztą miałem taki przykład, bo z tym prawem patentowym miałem trochę do czynienia i kiedyś taka yy, pani z urzędu patentowego yy, przełączyła mnie do innego pana, a tam, tam już tydzień czasu nie mogę się z tą panią dogadać, bo ona kompletnie nie wie o co chodzi, co z tym, jakie wynalazki, co. No nic nie wie, nie? A tam ten pan mówi. No, wie pan, nie będę panu tłumaczył tam pracę w znajomości. Nie? <laughs> jak to jest możliwe, że zwoję do Warszawy, do Urzędu Patentowego, i pani na mnie patrzy jak jakiś dziwolonga, że ja pytam o jakieś patenty, jakieś wnioski, jakieś takie rzeczy. Wiesz? No, ja to jest powszechne, prawda? Bo to jest dom dziesiąty, dom urzędów. A on jest powiązany z domem rodziny, czwarty dom. No i tak sobie wiesz. No. To są do... Z domu do urzędu, z urzędu do no, domu. Tak. To jest praca monotonna, czyli to masz żywioł Ziemi, a żywioł Ziemi chce być w jednym miejscu raczej, nie? To nie jest żywioł powietrza. Przychodzi do urzędu, za pięć, 15 pakować torebkę, lepiej za 10, tak? Bo już i patrzeć na zegarek, jak tyka. 14,59 jest, hura, i już na patrzeć, do widzenia. <grystanie> to jest właśnie to. Ta... Taka cecha też tych znaków które żywiołem w ziemi, prawda? No ale właśnie... Rutyna, rutyna. Ale taką cechą yy, cechują się ludzie, którym, którzy, którym to nie sprawia przyjemności, tak? No bo jeżeli oni czekają na koniec własnej pracy, no to oznacza się, no tak. że oni nie wkładają w to serca, nie, nie jest to dla nich przyjemne, tak? Bo mogą mieć a mimo tam... to tkwią przez całe życie w takiej sytuacji. Tak, bo jest oddziaływanie wpływu rodziny. Co rodzina... Jak masz urzędnika no to rodzina się cieszy, o jesteś w urzędzie, jesteś ceniony, może bardziej to doceniają, ale pamiętaj o tym, że yy, będą zwracać, ci, ci, którzy w tych urzędach pracują, yy, jak, nieważne, czy będą mieć tam rachów w dziesiątym, czy ketu, jest to na tej linii, co, co powie lokalna społeczność, co powie rodzina. Będą z tym rezonować, nie? Czyli yy, będą, będą cenić hierarchię, piramidę, czyli ten jest sławny, ten jest księdzem, to ma wpływy, ten ma z politykiem, o znany aktor, to oni tak, oni bardzo z tym mocno rezonują. I to jest właśnie dom rodziny, który będzie, będą zwracać na to uwagę. Oni się mogą, oni się mogą tam, dla nich to jest zresztą, tam nie ma żadnej motywacji. Nie? Jaka tam jest motywacja? 1459 do, do domu, prawda? Masz stałe pieniądze co miesiąc i to, to jest, ja nie wiem, że to jest złe. Bo jeśli ktoś ma tam rachu, czyli dusza tego człowieka tego potrzebowała. Dlatego nie, ma... nie można oceniać oczywiście. ja nie oceniam, ja nie krytykuję. Tylko ja czasami się śmieję z różnych domów, że ten rachu obsesyjnie potrafi wpłynąć na ludzi, to mnie śmieszy, jak niektóre osoby są tak mocno zaczeciwione w tym swoim w tej świadomości, że to jest prawdziwe, a rachu jest z tego, że to jest mistrz iluzji, manipulacji i jest pryciaż tam, nie? Też potrafi... No to... to są takie zachowania właśnie, wiesz, to całe życie spędzić, nie wiem, przed National Geographic, a, a nie być na Mazurach, tak? Oglądać cały świat, ale tylko... No, tak. Przez, przez szkiełko, nie? Dlatego nie wolno krytykować... Znaczy, ja lubię krytykować, ale to wynika z mojej konstelacji krytyka bo my tak, ja w programie tak nie krytykuję, chociaż też może się to przejawia, że dużo rzeczy neguję, krytykuję, bo krytyka jest taka trochę buntownicza i pod prąd. Mnie wszystko denerwuje, to co jest niestandardowe. Znaczy to, co jest takie troszeczkę chore dla wszystkich ludzi, mnie to wkurza. I te dziadki z Muppet Show, to tych dwóch, co ich rolą było skrytykowanie wszystkich, którym dookoła na dole, to to jest właśnie taka cecha krytyki. <grytiki> Sama nazwa mówi kry krytykować, krytyka. To jest cecha pomiędzy baranem, a abykiem. bykiem. No i no i się, śmiać chcę, bo czasami jak się dwie krytyki spotkają i jak zaczną pioczyć nakręcać sami siebie. Tak? tak, tylko że to nie jest w sensie załamywania się, do, łapać jakieś doły negatywne, tylko budować konstruktywnie coś zmienić, prawda? Mhm. Mieć wpływ na jakąś zmianę. I dlatego też krytyki bardzo często potrafią wszystko zniszczyć. I ja też w swoim życiu tak robiłem. W ciągu jednego dnia decyzja zamykam działalność koniec, sprzedaj, wszystko sprzedaj od nowa, od nowa, jak coś nie idzie, nie mam na to wpływu i widzę, że jest i, i powiem szczerze, że to było dobre to, wtedy są jakieś zmiany yy, te działanie. ja muszę być non -stop w ciągłym ruchu i szukam sobie sam nawet y y non stop jestem zajęty, bo mój umysł jest poddany Marsem, też jest krytyka, to jest Mars Wenus i Mars no i tak to, tak to jest, ale są takie umysły, gdzie jest Rak czy, czy Panna, czy jakieś inne które wolą spokojnie Ruty, rutyna i to wszystko, i dlatego ludzie powinni też wiedzieć, znać tych swoich partnerów, jaki ma tam umysł, bo ten umysł, może krytykuje żonę, że ona nie chce nigdzie jeździć, a on chce wszędzie jeździć, prawda? To, żeby zrozumieć, dlaczego tak jest, bo ona jest na przykład bezpiecznikiem dla niego, żeby on gdzieś tam nie zwariował, w Himalaję nie pojechał, i nie skoczył gdzieś tam, z, no, nie zabił się, to musi być też jakaś forma bezpiecznika, ale z drugiej strony. Ta jego nadpodbudliwość, ta energia życiowa do działania, do ruchu jest potrzebna jej, bo ona też to jest też bezpiecznik dla niej, bo ona też nie może siedzieć cały czas w domu i nigdzie bać się całego, całego życia. I jeszcze jedna taka ważna sprawa, co nigdy nie poruszaliśmy w programie, ale różnica między rachunkiem ketu nie ma dużej. Jest tylko taka, że jest satysfakcja lub brak satysfakcji. Czyli obydwa te księżyce są, to jest jedno ciało tak naprawdę, tylko rozdzielone, czyli jest ciało bez głowy, sama głowa, to tylko pokazuje ich cechy i chodzi o to, że jak jest nawet rachu w jakimś domu, czyli pokazuje jakby naukę duszy, to zauważmy, że, że jednak to jest całe życie tam, czyli jest nakierowana energia na ten jeden sektor i to bardzo często jest, są największe sukcesy, najwięksi w danej dziedzinie, dlatego, że Inni się na tym nie fokusują, a Ty się fokusujesz i nie kończysz studiów w tej dziedzinie. Bardzo jakichś tam fakultetów robisz, ale Twój umysł cały czas ten sektor bada. Rachu sprycia, że to są cechy też wodnika i on, on będzie specjalista w tej dziedzinie. Nawet nie musisz żadnych studiów kończyć, dlatego nie wolno rozróżniać rachu pod kątem tego, że rachu się uczy i Ty nic nie wiesz. To, to nie. Dobra, następne pytanie w takim razie. Czy nasze wcielenia są, poddają się jakiemuś schematowi, czyli muszą przejść krok po kroku jakąś drogę, czy wybieramy sobie doświadczenia do następnych wcielenia? Wybieramy, sami wybieramy. Sama nasza, nasza istota nie, niematerialna, czy my, wybiera sobie to, co jest jej potrzebne, żeby. Czyli nie ma żadnej kolejności wcielania się? Nie, w... nie, nie. Są różne spadki, wzloty. Są na przykład coś takiego, że że jest. Znaczy ja nie mówię za swoich doświadczeń, znaczy troszkę, rzecz, troszkę mhm. też, bo ja się hipnozą zajmowałem. Miałem kilkaset przypadków, nagrywałem to, mhm. bo mnie to tak strasznie ciekawiło. I faktycznie tam y, są takie przykłady, kiedy też dusza osiągnie jakiś poziom, i już w ogóle nie musi tu wracać załóżmy. A ona wraca, bo ona chce pomóc dużej grupie ludzi. I ona może nawet wrócić do jakiegoś bezdomnego, który który pije i gdzieś tam się szlaja, szlaja po ulicy i to jest właśnie... My widzimy obraz bezdomnego, zarośniętego, brudnego, każdy się go boi, a to jest właśnie osoba, która ma ogromną wiedzę i od niej można by się bardzo dużo rzeczy nauczyć. Czy od dzieci autystycznych, prawda, wraca dusza z wysokiego poziomu i zobaczcie, ona wraca do niskiej wibracji ciała nie? i dochodzi do popalenia tych różnych przewodów komunikacyjnych i nagle jest dziecko autystyczne, które może zliczyć Ci w ciągu jednej minuty ileś tam tysięcy różnych detali. Skąd się to w ogóle bierze, takie coś, nie? I cała deformacja tego ciała powoduje to, że, że już to już, jak już pierwszy sygnał, że jakaś dusza y, jest na tak wysokim poziomie, że potrafi wrócić do ciała, żeby siedzieć cały dzień, całe życie w więzieniu i mordować się z tym, albo mam takiego chłopaka, co pomaga mi w pracy, jest na wózku inwalidzkim Piotrka, ma rachu właśnie w dwunastym domu, tak, ta Twoja znajoma, która y, podałeś mi dane, co Ewa, jest, tak. no. Ten dwunasty dom, nie, czyli jest dom izolacji, ale też pokazuje, to jest dom ryb, Jowisz i w ogóle duch, to jest sektor tego antymaterii, czyli jakby doświadczanie nie materii, izolacja, no to wiadomo, to się z tym też wiąże, y, kontemplacja, filozofia, to też astrologia i ten, także on przykuty do wózka, ograniczenie ciała maksymalne, bo to jest antymateria, czyli wiesz, no, nie doświadczasz materialnie, prawda, tylko bardziej yy, starasz się zrozumieć tego, tą swoją sytuację i w jego, on to, u niego, w jego ciele siedzi ta konstelacja rudra, która i tak nie przykuwała wagi do ciała, nie. No i on mówi, że on jakby miał wybrać jeszcze raz, to nie zmieniłby nic. Tak, tak mi mówił, że... Ale prze fajnych gościu. I całkowicie inaczej spogląda na świat. No to jest bardzo ciekawe, że ludzie nawet w takich okolicznościach się spełniają we własnym życiu, nie? No tak, tak. To jest właśnie ta linia 6-12, czyli tutaj jest na, jesteś na tej linii izolacji, ale wychodzisz z domu zdrowia, czyli często gęsto coś ze zdrowiem możecie Cię dopaść yy, lub powiązane być to z tym. Dużo lekarzy ma też taki układ. Idą zgodnie wtedy, wybierają drogę na przykład 12 domu, albo szóstego domu medycyny akademickiej lub tego dwunastego czyli dom energii, akupunktury homopatii, filozofii duchowości dwunasty dom mają wszyscy yy, którzy z wiarą bardzo dużo wspólnego czyli tacy mocni katolicy, czy mocni islamiści, czy mocni no to, to, to każda wiara się w to wpisuje no a dwunasty dom no to przykładowo Sejrocki pan no to właśnie dwunasty dom mocny czy bram, czy... Dużo też podróżników ma też dwunasty dom. Podróżują, izolują się, jeżdżą. Teraz pani dzwoniła z, z Włoch. Ma prawie tam kwiatów. To, to, to też dwunasty dom z mężem. Czyli ewidentnie gdzieś ich tam nosi, wypłycha ich. I to, no. to jest trudniejsze, bo jak nie zrozumieją tego, bo ci ludzie z dwunastym zostają w Polsce, to naprawdę mają ciężko, naprawdę. O, tutaj nie ma jak upustu dać, bo Upust duży dajesz, jak wyjedziesz, to i dajesz tą izolację, a oni się tą naprawdę męczą nie? i w związkach, i z pracą, i... Oprócz tych yy, znaków w astrologii wedejskiej, czyli tych cech takich osobowych, no to istnieją jeszcze te okresy. Opowiedz nam trochę o tych okresach, wiesz, okres Słońca, okres Saturna, okres Księżyca, mm -hmm. no, czym są... one się charakteryzują, jakie one są? Na pewno nie działają tak, tak samo dla każdej osoby, mimo że Jurek i Marek ma okres merkurego. Ten i ten. Bo różnice są takie, że Jurek może mieć y, wpływ merkurego w pierwszym domu, może mieć też planetę merkury, która kontroluje jego zodiak, czy jego konstelację księżycową. Czyli on już on jest takim chodzącym Merkury, jak wystąpił u niego merkury, to on dużo mocniej będzie w tym okresie Mahadaszy działał niż u tego Jurka na przykład. Takie, takie są dysonanse, że na przykład jedna osoba może powiedzieć, ja nie widzę żadnej różnicy, jest Merkury, akurat no, ani komunikacja, podróże, jakoś tak inaczej to wszystko jest, bo ma na przykład inną planetę. Ale, ale, ale ogólnie możemy założyć, uprościć to i powiedzieć, że jest para, znaczy jest ktoś, kto szuka partnera. I okres przyjący do, do znalezienia partnera jest na przykład Wenus, ale nie ma tej Wenus, tylko jest Saturn. Co znaczy nie ma Wenus? Czyli co? W swoim Wenus dzieci... będzie, tylko może być tam lat. 30 lat, tak? No na przykład. I, I teraz tak. On ma trudniej znaleźć dopasowanego partnera, bo nie ma tej Wenus, prawda? Tylko ma na przykład Saturna. Ale może mieć za to większy instynkt yy, i wyczuć, że to ten partner nie jest kompatybilny. I w okresie Saturna. Wiele rzeczy jest takich troszeczkę ciężkich faktycznie jest to ciężkich, bo przy, jak mówię, dlaczego tak zazwyczaj jest. Dlatego, że większość osób wpisuje się, poddaje się tym wpływom. Nie, nie, nie ma tej świadomości, że, że jest ten okres, że w tym okresie inaczej się powinno zachowywać, że już nie ma. Hula, i dusza, piekła nie ma w tym. Trzeba już faktycznie mieć ten plan, trzeba mieć dyscyplinę. Odkładać pieniądze czy tam gdzieś. Już nie można tak pochopnie wiele rzeczy robić. Jak wtedy masz tą świadomość, to wtedy masz dobrze. Masz wolniej, ciężej troszeczkę, ale zwraca Ci się to w przyszłości, się to zwróci z nawiązką. Chociaż dużo osób w okresie Taturna ma fortuny robi, dlatego że to zaczyna rezonować mocno, bo ich działania doprowadzają do tego. Także widzisz, jak to jest. Jest to wszystko w ciągłym ruchu. Co innego by było, gdyby, yy, gdyby to wszystko było stacjonarne. Czyli nie, nie było ruchu, tylko masz w tym sektorze masz ten rachu, czy tam planetę, a tu się wszystko zmienia. To non -stop jest wszystko w ruchu. I to nie tylko ty, ale cały świat zewnętrzny też krąży do ciebie ci ludzie zmieniają tacy, raz, tacy. I, i te wpływy mają takie faktyczne znaczenie, że, że ktoś może powiedzieć: Okej, okay, to mam tu fajną konstelację, Maga, Maga, na przykład lew Księżyc w Lwie, ona ma du, dużo, dużo szczęścia doznaje w życiu. No, a jednak nie, a coś się dzieje, że, że nie. No, i jest okres na przykład jakiś taki Ket, Saturn-Ketu albo Ketu-Saturn i Ketu pokazuje, że on idzie drogą Ketu i w okresie Ketu będzie nieszczęśliwy, brak satysfakcji, nie ma tych zmian, nie ma nic, tylko że jest wiele różnych zależności. A czy jak znamy taki okres właśnie, w którym możemy być nieszczęśliwi, możemy jakieś remedia stosować na to?